Cześć! Kiedy zapytałam Was na Instagramie, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jedna z Was napisała, żeby nagrać odcinek co czytam, co oglądam i stwierdziłam, że trochę bardziej rozwinę ten temat i dzisiaj pokażę Wam moje ulubione konta na Instagramie, kogo oglądam na YouTubie, jakiej muzyki słucham i co aktualnie czytam. Więc bez przedłużania przechodzimy do odcinka. Kogo obserwuję na Instagramie? Więc moje ostatnie, najnowsze odkrycie i zarazem ulubione konto, number one aktualnie, to jest The Bible Chick. Konto to prowadzi Taylor Elysia. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Uwielbiam tą dziewczynę. Jestem nią wprost oczarowana. Jest to piękna kobieta wewnątrz i na zewnątrz. Do tego mądra i odważna. Jest dla mnie przeogromną inspiracją. I czuję też, że odkryłam ją w idealnym momencie w moim życiu. Natrafiłam na jej film na YouTubie przypadkiem i po prostu mnie oczarowała. Mogłabym jej słuchać godzinami. Moja ulubiona rolka to ta, gdzie Taylor przedstawia metodę 3-3-3, czyli genialny sposób na czytanie Biblii. Bardzo fajna metoda, też taka medytacyjna, można powiedzieć, bardziej, a jednocześnie uczycie się danych fragmentów z Pisma Świętego. Co to wisi tu? Nie chcemy tego. Bye. Kolejne instagramowe konto, Ania Rejman. Dziewczyna tworzy treści o ADHD, natomiast wszystko konsultuje ze specjalistami, więc jej treści nie są wyssane z palca albo oparte tylko na jej doświadczeniu, a wszystko opiera o wiedzę specjalistów. Więc to jest, myślę, przeogromnym atutem w jej twórczości. Widać, że wkłada w to bardzo dużo pracy, wiele godzin spędza nad przygotowywaniem materiałów, robi to rzetelnie, także bardzo Wam polecam. Również dla tych, którzy nie koniecznie widzą w sobie jakieś tam objawy ADHD. Myślę, że warto, żeby każdy zapoznał się chociaż trochę w tym temacie, żebyśmy już wszyscy wyszli z tego stereotypu i mitu, że ADHD to tylko ci nadpobudliwi chłopcy w podstawówce. Bo tak nie jest, to jest mit i po prostu totalny absurd. Moja ulubiona rolka na jej profilu to ta, w której również udział bierze Red Lipstick Monster oraz ta, gdzie również obie dziewczyny polecają przeróżne gadżety i takie pomocne przedmioty dla właśnie osób z ADHD. Kolejna osoba to Pamela Parent World, czyli Pamela Ziółkowska-Powęska. Mam nadzieję, że dobrze czytam, bo tam nie ma polskich znaków. Tworzy treści typowo w tematyce parentingowej, opiera swoją wiedzę na podstawie znanych psychologów oraz ich książek. Wyróżnia ją to, że robi to z perspektywy rodzica. Pokazuje przykłady bardzo życiowe, z życia wzięte, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach bądź interakcjach z naszymi dziećmi. Bardzo polecam. Ulubiona rolka? Chyba każda. Ja osobiście wielokrotnie inspirowałam się jej treściami i wiele z jej wskazówek wdrożyłam do naszego życia, bo po prostu są dobre, mądre, świetne, sprawdzają się. Genialne. Co tu więcej mówić? Po prostu Wam polecam. Sprawdźcie koniecznie. Przy okazji chciałam powiedzieć, że wszystkie linki zostawiam Wam w opisie na dole, żebyście nie musieli szukać, tylko sobie od razu przejść do konkretnych osób. Kolejna osoba to Marianka Gierszewska. Co tu dużo mówić? Kocham, polecam. Mimo, że jest nieco dużo kwestii, akurat osobistych takich, z którymi się akurat w przypadku Marianki Gierszewskiej nie zgadzam. Sama bym tych niektórych rzeczy nie zrobiła. Natomiast ja z wszystkiego staram się wyciągać dobro i jeżeli coś ma pomóc, to jak najbardziej z tego korzystam. A mam swój rozum, mam swoją głowę i swoje wartości i nimi się kieruję i wszystko filtruję przez to, jak ja się z czymś czuję. I czy jest to zgodne z moimi poglądami i wartościami, bo zapomniałam dodać. Więc nie jestem gąbką, nie chłonę wszystkiego jak gąbka, tylko mam swój filtr. Ale no, Marianka Gierszewska robi genialną robotę, więc bardzo Wam polecam. Kolejna osoba, Sandra Kubicka. Pokazuje macierzyństwo również od tej prawdziwej strony, bez upiększania, co oczywiście domyślacie się, że ja bardzo propsuję. Również duży plus za to, że nie pokazuje twarzy swojego synka. Świadome rodzicielstwo, tak jest. Kolejna osoba to Deb Rock. I tutaj mamy przypadek profilu komediowego. Kocham wszystkie jego treści, wszystkie jego filmy. Totalnie moje poczucie humoru. W zabawny sposób pokazuje na przykład życie z perspektywy introwertyka. Po prostu genialne. I on również wykorzystuje swoją platformę do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z wiarą, z Jezusem. Co również u niego bardzo dla mnie zaplusowało. Kolejny profil to Psychomama Julia. Czyli Julia Izmałkowa, Izmałkowa, przepraszam, jeśli źle wymawiam. Uwielbiam ją za szczerość,
bezpośredniość, odwagę. Jej treści są bardzo wartościowe i wspierające w aspekcie rodzicielstwa. Lubię ją również za tą taką emocjonalność. Ona jest dość emocjonalną osobą, tak mi się wydaje, z tego jak ją obserwuję. Nie boi się pokazać w poczochranych włosach, taka crazy jest, bardzo lubię w niej tą taką artystyczną, można powiedzieć, duszę, ona taka jest bardzo, jak to się mówi? Totalnie nie mogę sobie przypomnieć tego słowa. Nie przypomnę sobie. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli YouTube. I tu zaczyna być już troszkę ubogo, z tej racji, że generalnie ostatnio w życiu bardzo sobie wszystko przewartościowuję i również przefiltrowywuję właśnie przez ten mój filtr, z czego wynikło to, że bardzo niewiele rzeczy oglądam na YouTubie. Rzeczy, które dotychczas oglądałam, już mnie tak nie jarają jak wcześniej. No i w tym wypadku teraz aktualnie oglądam już wcześniej wspomnianą Taylor Elizie, The Bible Chick. To jest mój ulubiony kanał aktualnie. Nadrabiam wszystkie filmy, które już są na tym kanale, żeby być na bieżąco. Mogę chłonąć jej treści non-stop. Kocham ją, inspiruje mnie bardzo. I ona mnie też tak zmotywowała do tego, by w końcu zacząć też odważniej trochę mówić o swoich wartościach, bo chciałabym, żeby te moje wartości w końcu stały się moim stylem życia. Ostatnio mam taki czas mocno określania siebie, coś takiego. No i bardzo to widać właśnie w tym, co ja Wam tutaj teraz powiem, bo to jest jedyny kanał, który ja aktualnie oglądam. No bo teraz tak, drugi kanał, który bym tu wymieniła, no to jest Zebo, ale no właśnie ja już go nie oglądam. Zaczęło mi być szkoda mojego czasu i nie tylko czasu, mojej głowy, mojej psychiki na to, by żyć dramami ludzi, których ja w ogóle nie znam, nie oglądam, nie obserwuję. Nie mam z nimi nic wspólnego, absolutnie nic. Myślę, że to, że oglądałam treści typu właśnie takie jak tworzy Zewo, wynikało z jakiegoś może uzależnienia od kortyzolu, bo wiecie, takie jakaś drama, włączmy, posłuchajmy. To wynika, nie wiem, z jakiegoś skoku dopaminy w naszym organizmie, nie wiem o co chodzi, przecież to nic nie wnosi do mojego życia i po prostu uświadomiłam to sobie i męczyło mnie trochę już słuchanie tego, bo to naprawdę nic nie wnosiło do mojego życia, tylko jakieś takie właśnie podnosiło poziom w moim organizmie, tak na poziomie chemicznym totalnie, wiecie o co chodzi? We krwi, w tych neuronach, ja się nie znam naprawdę, nie wiem o co chodzi, ale coś mi dzwoni, nie wiem w którym kościele. No w każdym razie Zebo już postanowiłam, że trochę się odcinam od tego typu treści, gdzie po prostu ludzie skupiają się na tym, żeby rozmawiać o innych, krytykować czy komentować innych i żyć po prostu życiem innych. To już nie jestem ja. Coraz mniej przynajmniej. Coraz mniej. Bo trzecim kanałem, który Wam tutaj wymienię, to jest kanał Susan Marie. Ona nagrywa też filmy, takie komentary można powiedzieć, tylko że temat różnych kryminalnych spraw bardziej. Często sądowych spraw, rozpraw. I teraz też już staram się coraz bardziej ograniczać te treści, bo tutaj również wynikało to z jakiegoś tam, jakaś drama, jakieś morstwo i tak dalej. I tutaj po prostu zrobiłam sobie przesiew, że wybrałam sobie jedną sprawę, z którą chcę być na bieżąco. Jest to sprawa P. Diddy'ego i w tej sprawie też nie będę już oglądać żadnych rzeczy na TikToku. Odcięłam się od tego. Jedyne co to, jak Susan Marie wrzuci film na temat P. Diddy'ego, to będę chciała to obejrzeć, bo jednak jest to związane z całym show biznesem, z przemysłem muzycznym, więc gdzieś tam mnie to po prostu interesuje. Dlatego, wiecie, postawiłam sobie jasne granice, co ja chcę, a nie co ja jakoś pod jakimś impulsem czy wpływem emocji klikam w jakiś film. Więc tak. Kolejna kategoria, jeszcze trudniejsza dla mnie. Muzyka. Muszę podłączyć laptopa, bo mi się rozładuje, a mam tutaj przed sobą na nim tekst. Więc jeżeli chodzi o muzykę, myślę, że to co ja w ogóle w dzisiejszym filmie mówię i zaraz powiem, to już w ogóle, może mi się trochę oberwać, możecie pomyśleć, że jestem dziwna, ja to rozumiem. Natomiast właśnie dokonuję takiego świadomego wyboru, że może nie będzie to, nie pomoże mi to w zasięgach i tak dalej, natomiast właśnie są w moim życiu rzeczy o wiele ważniejsze dla mnie, dlatego ośmielam się w końcu
mówić o tych rzeczach. Dlatego żyjemy w świecie, gdzie coraz bardziej zło oddziela się od dobra. Zło nie musi się już ukrywać jak wcześniej. Wszystko coraz bardziej i wyraźniej wychodzi na wierzch, co też motywuje nas jako ludzi, by coraz lepiej określić się, po której stronie chcemy stanąć, za czym chcemy iść, za tym, co dobre, jakościowe, czy za tym, co złe i mizerne w treści i przekazie. Również w ogóle, czy chcemy wyjść z tego ciepłego, bezpiecznego miejsca, w którym udajemy trochę, że nie widzimy, że coś jest złe i nam o tym w ogóle mówi. Możemy zostać w miejscu, gdzie wolimy żyć złudzeniem, że to tylko głupie gadanie, że jakieś teorie spiskowe, że to są przecież żarty lub jakaś artystyczna wizja. Każdy jest wolnym człowiekiem, Bóg dał nam wolny wybór i każdy z nas wybierze to, co chce. No więc co do muzyki, w moim przypadku od kilku miesięcy już nie słucham artystów, których słuchałam przez całe moje życie. A całe życie słuchałam największych artystów muzyki pop. Ariana Grande, moja niegdyś największa idolka, teraz mówię nie. W jednym z wywiadów wprost przyznała, że jest czarownicą i ma karty tarota, z których potrafi wróżyć. Dla mnie jest to od razu duże nie. Mogłabym oddzielić jej poglądy od muzyki, tak możecie mi powiedzieć, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić. Mając to z tyłu głowy, ta muzyka już mi po prostu trochę zbrzydła. W zasadzie to sobie tak pomyślałam, że żyjemy w uprzywilejowanych czasach, że ci artyści, to całe zło tak wychodzi na jaw i możemy czarno na białym zobaczyć, że oni wprost mówią, po której stronie stoją, co może ułatwić nam decyzję, w którym my miejscu staniemy. Czy dalej będziemy ramię w ramię z nimi szli, czy odwrócimy się i pójdziemy pod prąd. Zresztą to, o czym ona śpiewa w tych piosenkach, jak się ubiera, to, jaki obraz kobiecości pokazuje, nie jest zgodne już z moimi wartościami i z tym, jaką ja mam wizję na kobiecość. Po prostu nie są to już moje poglądy. To znaczy nie to, że kiedyś były, bo w sumie to nie. Ale kiedyś po prostu z o wiele większą łatwością potrafiłam przymykać oko na to, co widzę, nie dostrzegać tych niuansów, tego przekazu. Nawet nie rozumiałam, o czym ci artyści śpiewają. Po prostu fajna piosenka, fajny beat, dobrze zrobiona. Let's go with the flow. Nie wiem, może to kwestia wieku, dojrzałości, może tego, że właśnie wszystko dookoła coraz bardziej wychodzi na wierzch i wszystko się określa, więc i ja chcę określić siebie, szukam, kim jestem, jaka jestem, jakie mam wartości, tak na serio. I czuję w środku jakiś smutek, jakiś brak, jakąś pustkę, bo żaden gatunek muzyczny nie daje mi satysfakcji słuchania tej muzyki. Wiadomo, są pojedyncze utwory, takie naprawdę pojedyncze, których gdzieś tam lubię posłuchać. Natomiast teraz już sprawdzę, o czym jest ta piosenka, co to za artyści. Cały backstage wolę sprawdzić i być tak okej, sama ze sobą i swoimi wartościami, bo tym, czym się karmimy, tym się stajemy. Czym karmimy swoje serca, tym nasze serca się staną. Jesteś tym, co jesz, jesteś tym, czego słuchasz. Tak mi się wydaje. No więc czego ja ostatnio słucham? Włączam sobie muzykę chrześcijańską. Natomiast, no to nie jest mój klimat. Taki chrześcijański rock, można powiedzieć. Nie mój vibe, ale już wolę włączyć taką muzykę chrześcijańską gdzieś w tle, niż właśnie te wszystkie popowe kawałki, których jak ja nawet przypadkiem coś mi się włączyło i tak leciała jakaś playlista, to ja mówię, ja nie mogę tego słuchać. Po prostu, nie wiem, przestało mi się to podobać, czy właśnie ten cały backstage tego, kim są ci ludzie, co oni sobą reprezentują, jakie wartości sobie sobą reprezentują i kogo oni reprezentują, bo na pewno nie Boga. Czy to może właśnie wpłynęło na mnie, że ja już tego nie lubię i mi się to nie podoba? Nie mam pojęcia, słuchajcie, ja byłam totalną popową laską. Pop, pop i jeszcze raz pop. Totalnie jakieś, nie wiem, co się teraz dzieje. Wow, przemiana jakaś. No więc wolę już słuchać takiej muzyki chrześcijańskiej, która no jest jaka jest, ale przynajmniej wiem, że przekaz jest dobry, treść jest git, a nie piosenki tylko wokół seksu, pieniędzy, zdrad i złamanych serc. Jeśli chodzi o piosenki dla dzieci, to mamy aplikację po Melodii i tylko i wyłącznie tam słuchamy muzyki dla synka.
No wiecie co? Zapomniałam, że w tym roku nagrywałam płytę Dzieci Wielbienia razem z Marcinem Piekutem i Poznańskim Wielbieniem, więc co ja to w ogóle mówię? Bardzo Wam polecam i Waszym dzieciom słuchanie tej płyty Dzieci Wielbienia. Ja osobiście śpiewam tam piosenkę Pragnę patrzeć w oczy Twe, ale oprócz tego udzielam się w wokalach wspierających w innych piosenkach. Także serdecznie zapraszam Was do słuchania tej płyty. Jest dostępna na YouTubie, na Spotify, nie jestem pewna, ale jeżeli tak, to podlinkuję Wam wszystko oczywiście w opisie. Są też właśnie tacy artyści, jak na przykład Justin Bieber, który nagrał w 2021 roku album Freedom i tam są świetne piosenki. Po prostu właśnie w takim nurcie chrześcijańskim, więc mega, mega. Już takie coś już jest git, bo to jest pop, taki jak ja lubię, a jednak jest to muzyka o dobrej treści. No ale słuchajcie, najważniejsze, co muszę tutaj w kategorii muzyka powiedzieć, to słuchajcie, przede wszystkim mój tata tworzy muzykę chrześcijańską, którą akurat ja uważam za bezkonkurencyjną, jeżeli chodzi o poziom artystyczny, wykonawczy i muzyczny w świecie muzyki chrześcijańskiej. Wiecie, ja jako muzyk po prostu, serio, nie kierujcie się tym, że ja jestem córką mojego taty i chcę go teraz tutaj promować. No nie, ja mówię naprawdę czysto obiektywnie. Zresztą posłuchajcie sami, linki zostawiam na dole, że uważam, że te piosenki mojego taty są naprawdę wyjątkowe i bardzo natchnione. Ja wiem, jak mój tata nagrywał te piosenki w studio, zawsze była modlitwa, to w ogóle było wielbienie w studio nagraniowym. Tak to wyglądało i myślę, że Duch Święty był tam. Po prostu to słychać w tej muzyce, ona porusza serca. Więc wymienię Wam tutaj moje ulubione utwory mojego taty. Przychodzisz Panie, wierzę Tobie, Panie Ty wiesz. I jeszcze inna płyta mojego taty, Śladami. Ty Franciszku, kazanie do ptaków, Tobie mówię idź i Ty jesteś święty. Obczajcie sobie te utwory, naprawdę. Linki w opisie. No ale co z tą muzyką? Aktualnie jestem w muzycznej kropce i coraz częściej przychodzą do mojej głowy myśli, że może powinnam coś stworzyć swojego? Nie wiem. Bo może gdzieś czuję, że potrzeba w tym świecie jakiejś dobrej muzyki, dobrej jakościowo, w przekazie, wykonawczo, ale przede wszystkim w treści, ale też muzyki, która się po prostu podoba, która jest fajna do słuchania. Czy ja powinnam tu namieszać? Nie wiem. Może. Na pewno będę to omadlać i pytać się stwórcy, czy ja mam coś stworzyć, bo nie mam czego słuchać. Serio. Kolejna, ostatnia kategoria, książki i spoko, nie zajmie ona długo, bo naprawdę w moim trybie życia nie da się czytać książek. Jedyny moment, kiedy jest jakakolwiek szansa na to, że mogę chwycić sobie książkę i ją poczytać, to jest niedziela. Też nie zawsze, więc aktualnie czytam 12 życiowych zasad Jordana Petersona, więc nic Wam o niej nie powiem, bo chyba jestem dalej na wstępie. Generalnie ja tą książkę kiedyś czytałam i byłam już, słuchajcie, gdzieś na końcu, dosłownie, nie wiem. O, chyba widać nawet. O, gdzieś tu byłam. Tyle przeczytałam. Tylko, że ja byłam wtedy nastolatką, ja z tego nic nie rozumiałam. Także teraz się zabrałam za tą książkę ponownie, no ale mówię, takim tempem to ja za rok ją skończę chyba. No i co? To by już były moje wszystkie polecenia na dzisiaj. Jeżeli Wy chcecie się podzielić swoimi jakimiś odkryciami czy poleceniami, może coś Was tutaj zainspirowało, żeby też się podzielić, koniecznie wpadajcie do sekcji komentarzy, czekam tam na Was. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!